A oto najprostszy sposób na pokazanie emocji. Rysujemy 9 kółek, 3 w rzędzie i 3 w kolumnie. Te kółka to będą twarze i to na ich podstawie pokażę Wam, w jaki sposób tworzyć miny świadczące o różnych stanach emocjonalnych. W pierwszej kolumnie wszystkie miny będą zadowolone, w drugiej neutralne, natomiast w trzeciej wszystkie nasze twarze będą smutne. Następnie, pozostawiając pierwszy wiersz bez zmian, będę wprowadzała zmiany w drugim i w trzecim. W drugim dodam brwi, które opadają ku środkowi, natomiast w trzecim brwi, które unoszą się właśnie ku środkowi czoła. Czyli zaczynamy. W drugim rzędzie wszystkim minom nadaję takie same brwi i w ostatnim również powtarzam tę czynność. I co nam wychodzi? Pierwszy rząd, odczytajmy właśnie te emocje w pierwszym wierszu. Jest ok. W drugim nie bardzo wiem, co mam myśleć. W trzecim nie jest mi dobrze. Pierwsza mina drugiego rzędu. Mam jakiś chytry plan, nie zawaham się go użyć. To jest coś, kombinuję tutaj. Jestem zawzięty, coś mi nie wyszło, jestem zdeterminowany. A tu nie bardzo podoba mi się ta sytuacja, jestem wręcz wściekły. Ostatni wiersz, pierwsza mina. Czuję się zakłopotany, taki wręcz przepraszający. Druga mina to jest takie, nie bardzo wiem, co robię w tej sytuacji, najchętniej bym chciał się stąd usunąć. No i trzecia mina to już jest czarna rozpacz. W ten sposób, korzystając z tego Matrixa, możemy tworzyć dowolne, komiksowe twarze. Weźmy na przykład tą minę. Czyli przerysowuję to, co miałam tutaj wcześniej. Oko, oko. Lekko zmodyfikuję tę podkówkę, przesuwając ją na bok. Dorysowuję te brwi, które tutaj zaznaczone są w kolorze zielonym. I zamiast robić zwykłych oczu, to dodaję jeszcze takie większe gałki oczne. Mogę pogrubić nawet ten wyraz twarzy i dorysować jeszcze jakiś element, który wzmocniłby mi przekaz emocjonalny tej miny. Na przykład weźmy może jeszcze coś z pozytywniejszych min. Na przykład może tą. Czyli to takie zmieszanie. Czyli rysuję głowę, mam oczy, uśmiech lekko na bok i robię dokładnie to samo. To jest takie zmieszanie. W ten sposób możemy wykreować dowolną emocję, dodając jej jeszcze komiksowego charakteru.